Panie ze Straży Miejskiej, chciałbym przejść, proszę pana. Dobra. Proszę pana, jestem posłem, chciałbym tędy przejść. Jest pan ze Straży Miejskiej. Może mi pan jeszcze raz okazać? Ja sprawdzę to z listą. Być może jest pan na liście. Nie chcę, żeby pan sprawdzał na liście. Jestem, pokazałem panu legitymację poselską. Proszę o przepuszczenie mnie tędy. Chciałbym przeczytać. Poważnie pana, proszę się pomieścić. Panie z jakiej firmy? Ochrona Taurus, tak? Mam nadzieję, że zaskutkuje to odebranie wam licencji. Czy pan będzie interweniował, żeby mnie przepuścić, czy nie? Może pan wejść. A może się pan wylegitymować? Oczywiście. Proszę, proszę pokazać legitymację. 58 Adamowicz, tu wszystkich nie muszę. Oczywiście do kamery tego też nie będę pokazywał. Muszę pan to wyłączyć. Nie wyłączę tego. Proszę bardzo. Dzień dobry, pan tutaj mieszkają? Nie, my mamy zaproszenie. Pan zaproszenie? Proszę pokazać. Mhm. Czy pan jako strażnik miejski też będzie powodował naruszenie prawa? Czyli państwo stoicie na straży takiej, że mnie nie wpuścicie tędy, tak? Dobrze. No to więc ja jednak idę. Mogę zobaczyć jeszcze raz pana? Proszę. Andrzej Jagło. To jest oczywiste bezprawie. Jest to bezprawie, dokładnie. Jest pan także, pokazuje panu legitymację poselską. Ani Straż Miejska nie jest w stanie interweniować, ani firma ochroniarska wynajęta przez miasto. Adamowicz zamknął po prostu pół miasta przeciwko obywatelom. Dziękuję panom.